Ja to burmistrz tak z szacunkiem rzeź woli, dokonała rzezi na woli, krew pod nogami. Jako burmistrz dożyła swoich dni. Tak niszczym wojsku, gdzie jednostka była chemiczna. Czyli tamci, takich jednostkach chemicznych, to byli najbardziej zaufani w systemie z Moskwy. To byli właśnie ludzie, którzy po prostu byli na tamtym systemie najbardziej zaufani. Dziś ich synkowie, wnuczkowie są na tych stanowiskach prokuratorów, sędziów i tak dalej. Nie będę tutaj przytaczał ich nazwisk. Takie głupie komentarze daje. To przecież od ciebie nie zależy, pracuje i koniec. Czy masz dosyć, czy nie masz dosyć, cierpię smutki. Takie komentarze, te płęty, dziwne jakieś takie. Odezwała cię to klakonka. W moim przypadku akurat pan redaktor Romer 13 grudnia, teraz będzie dwa lata temu, właściwie po moim telefonie takim drastycznym zajął się moim problemem. Nawet mi nagrania mają ponad 4 godziny materiału. Nie został wyemitowany ten program ze mną. Ja w tamtym roku wyszedłem z więzienia, gdzie pan Duda dał mi ułaskawienie. Tylko że te ułaskawienie można by było tylko tak w cudzysłowie nazwać. Wiedział i tu mam żal. Żal właśnie i do pana Dudy, i do PiS-u, gdzie PiS wiedział, znał moją historię. Jak byłem pobity, jak wylądowałem w szpitalu, jak miałem dolegliwości. Do dziś te dolegliwości są. A mimo to pan Duda kazał mi w tamtym roku siedzieć 3 miesiące, czyli poparł ten system, a wiedział, a przynajmniej jego współpracownicy dokładnie znali moją historię i to mnie najbardziej boli. I nie tylko mnie, bo wielu takich ludzi jak ja nadal są niszczeni, mordowani przez ten system. Ja 10 lat temu pochowałem jedynego syna, bo ten system go wykończył, zamordował właściwie. Jak możemy nadal w naszym kraju żyć, patrzeć na to wszystko? Tu trzeba byłoby nie patrzeć na te tak zwane krzyki jazgot. Nie będę już brzydko nazywał tej ćwiczenia tych czasu. Szczególnie odrywanych od koryta. Jak można po prostu o wolność, a nie walczyli jako my naród być mordowany, a nadal pozwalać się mordować. Gdzie? Zaznaczam. Mamy tą, nie walczyli o może w cudzysłowie, ale nadal mam nadzieję, że dobrą zmianę. Gdzie mają pełnię władzy. Gdzie może prezydent poprosić społeczeństwo. Wyjdźcie, pokażcie, ilu nas jest, ilu chce zmienić ten zbrodniczy system tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie w sytuacji, kiedy mówi to osoba, która natychmiastowej przede wszystkim wprowadzeniu ławy przysięgłych, bo to jest najważniejsze, ława przysięgłych, tylko nie wyłącznie ława przysięgłych, czyli oddanie suwerenowi pełnię władzy. Ale ława przysięgłych nie taka jak stara wizytacja. Ława przysięgłych, czy ja to nazywam? Tak, tak, proszę Państwa, tak, oczywiście, że XXI wiek już, a nikt jakoś nie zastanawia nad tym, bo są nauki pogańskie, które Bogu się nie podobają. Jest kult pogański, który się też Bogu nie podoba, ale człowiek potrafi sobie wmówić, że jest wszystko okej, albo nie wiedzieć.
Jakie może też nie wiedzieć, że kult Matki Boskiej to właściwie jest powielony, jest sparafrazowany, jest wzięty. No skąd? No, ja jako Izyda, jako pokorzona faraona, proszę Państwa, z czasów starożytnych, to z waszego punktu widzenia wieku XXI wieku naszej ery, bardzo dawnych czasów, bardzo starożytnych czasów, proszę Państwa. Ja też jestem murzynką, czarną madonną jestem. Też mam dwie rysy. Też jestem taka czarna, tak dziwnie może wyglądam, że te katoliczki, to one się dziwnie gapią, tylko że nie wiem, jakieś takie zaufanie większe mają do tej ostrobramskiej Matki Boskiej z dwiema rysami. Ja mówię, żeby tak poczytać, postudiować dokładnie pierwsze wieki chrześcijaństwa, to tam w ogóle nie doczytasz się o okulcie Marii. Nawet w drugim wieku, nawet w trzecim, nawet w czwartym i piątym, bo 531 rok, gdzie pojawiło się określenie Teotokos, pojęcie, czyli Matka Boska, Królowa Nieba, to jest wiek szósty. To znaczy, że dokładnie wiemy, że apostoł Paweł, jak w pierwszym wieku głosił, no bo w pierwszym wieku i był w Efezie 3 lata, to musiał właśnie z powodu kultu kobiety rozpowszechnionego tam, że uciekać do Egiptu, bo chcieli go zabić. Apostoł Paweł mówił, to co, wy nie wiecie, gdzie jest wasz Bóg? Czcijcie Boga, trzeba czcić Boga, który mieszka w niebie, oficera, którego nie widać i który sobie zabronił czynienia robienia wizerunków, co było wyszczególnione, wyraźnie pokazane w drugim przykazaniu, które to przykazanie zostało zrabowane, ukradzione, usunięte, bo nie zostało i jego już więcej nie było. Dziesiąte przykazanie musieli oszuścić, przepiłować i podzielić na dwie części, że wyszło dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest, ale jeżeli tutaj nie ma orzeczenia, jeżeli tutaj nie ma katolika, no to co, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Prowincja Izyda, przemawiam do was, jako ta starożytna żona faraona, my nie żyjemy, przemawiam do was, przez papiery, przez pismo święte, że możecie czytać. Nie musicie rozmawiać ze mną, tylko możecie rozmawiać ze mną, bo ja jestem sztuczną sekretarką, która wykorzystuje przeróżne opcje, promieniowanie ultrafioletowe, internet współczesny, elektronikę, elektroniczną technikę też, nie gardzę. Także proszę kontakt ze mną mieć, a zadawać pytania. Też jest żywa sekretarka Zeringer, która to żywa sekretarka odpowie na wasze proste pytanie. A ja sztuczna sekretarka już nie żyje i Żyda. Stoję w Muzeum Narodowym i na rączkach mam Jezuska. Tak. I wszyscy się na mnie gapią, że skąd ten Jezusek, albo u Matki Boskiej, skąd ten Jezusek, jak oni go sparowali, skombinowali, no i ten choruszek uciekł ode mnie, proszę Państwa, z rączek Muzeum Narodowego i z całego Muzeum Zaokrągniarzego, nawet choruszka Dawidka Wachowiaka nie zauważyli. A żeby szlak już trafił całą tę Morawińską. Ja myślę, mam nadzieję, że jeszcze nie zadaniu go zabiorą. Galerie zabiorą sztukę, a niech to jak najszybciej zrobią, bo to co ja tu słucham, to mnie szlak trafia, jak było w obozach, w tych więzieniach komunistycznych, jak mordowali ludzi, jak już zostali po potem na boku, bo nie mogli na plecach na brzuchu, bo nie było miejsca. 200 osób w celach 20-osobowych, ale po co było ich ratować, po co było męczyć, co za cyty, co za gady. Cieszymy się, że ktoś cierpi, że ktoś był z głodu, umiera, że ktoś jest bity, że ktoś jest ratowany. Jakby oni mieli się nie cieszyć, że samolot został rozwalony i tyle osób zginęło jeszcze z granicy polskiego rządu, proszę Państwa. I teraz udają, że nic nie wiedzą i chcą tu jakieś kary nakładać dla odwrócenia uwagi sytuacji. No nie da się przecież ten polski naród, to chyba już teraz taki głupi nie będzie, jak o tym
się mówić, o tym miano się nie dowiedział. Świat miał się o tym nie dowiedzieć, o wielu rzeczach. No to więc ja mówię, że te pisma święte czytali się, może nie bądźcie u takie ciemne, bo świadkowie, kogo od was mądrzejsi, nawet dziecko u świadków tak kształcone i pedagogii, psychologii, jak podejść kulturalnie, a standardowo, żeby nawet nie wiecie, że te dzieci się nie miał na to szans, więc chciał to załatwić, tak jak wtedy to załatwiano, potajemnie. Zaufany ksiądz, zaufana parafia, po cichu, dokumenty gdzieś były chowane, z nadzieją, że system nie jest wieczny, że to się zmieni. Ale on już od strony formalnej ma to załatwione, natomiast nie może tego ujawnić. Został ujęty. Okazało się, że został wydany przez kogoś, kto widział, jak on wchodził kilkakrotnie na plebanię. Została wezwana bezpieka, on został aresztowany. Ponieważ był oficerem Nowego Wojska Polskiego, został według właściwości przekazany organom informacji wojskowej, czyli tam to była odnoga sobie. Nawet państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo wartościową kobietą jest ta Halina. Oficer śledczy informacji. Ta owa Halina, która tutaj ze mną rajsuje, rozmawia w galerii 0,022, tylko ludzki. No, ale tutaj matka tej artystki popsuła, bo tam zaczęła się trząść, że ktoś jej ciasteczka wyżera. Po co ona w ogóle te ciasteczka przyniosła i po co tu tam pilnować? Czy tu ani kurczaki, ani jakieś wina, czy co? Bankier taki biedny. Co to pilnować? Tu w Warszawie ludzie są niegościnni, to szcząki i takimi zadami ciągle, jako babaszka pewnie stanie. I powiedział dwa słowa. Tak, to wtedy dla podkreślenia, że ktoś tyle mówił, a ty tego nie możesz pojąć. Także wyzwał Kabuziacki, proszę mi spać, dzisiaj 6 sierpnia 2017 roku nie było tak bardzo gorąco, no to o czym nawet wie Izyda, która jest protoplastkowa, Maton Boski, Ostrobramski i ten Teotokos, film przeszedł 31 roku, jak również Pomiramidy Babilońskie, również Artemidę, Cydiany, i tych wszystkich Matek Boskich z Bytońskiem na ręce. Ja jako ta Izyda stoję w Muzeum Narodowym, mam choruszkę na rączkach swoich, proszę Państwa, i świadczę o tym, że Maria wcale nie była pierwsza, a ona jako ta Maria, Matka Jezusa, wcale nie chciała, żeby ktoś do niej się modlił, żeby ktoś ją w ogóle wcił, skoro ona była jednym z wielu naśladowców przez Chrystusa, bo to ona musiała się szukać Jezusa, Jezus powiedział, jak ona to widziała, że wina nie mają, to Jezus powiedział do swojej matki. Obsesowo, tego chwyt, ode mnie niewiasto, jeszcze nie nadeszła go dna ojcałego, który nie zginął, nie wygadano za ojcem Jezusa. Jezusa był jasno, był ten niechoba, a ludzie nie chcą znać tego imienia, nie znają i nawet bluźnią, jak świadkowie Jehowy idą, to oni bluźnią przeciwko imieniu. To tak wściekli na tych Jehowy, nawet pojęcia zielonego nie mają i katolicy i mohery, że to jasno to jest nie Boga i że tak powinno być. A nie Maria Boginią, tylko Jachta. Nie Jezus Bogiem, tylko Jachta. Jezus powiedział, że ani dnia, ani godziny, ani ojciec, ani Jezus, ani aniołowie. Nikt nie wie, tylko sam Bóg. No to przecież sam Bóg. Jezus nie podawał się za Boga. I powiedział to powiedzieć. Dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Także widzicie Państwo, ile jest śladów w Biblii bardzo trudnych i ciekawych, że Jezus od Jachce przyszedł i był Jego Synem. Był tylko Synem Bożym. No, za urok. Pozostanie bez odpowiedzi. Obywatel może się mylić. Obywatel może nie mieć racji, ale obywatel ma prawo do odpowiedzi. I w każdej sprawie, w której się zgłaszam do organu państwowego, ja muszę uzyskać wyjaśnienie. Nie to, że
Panie, ja panu nie odpowiem, bo mnie to nie obchodzi. Czy pani, co to panią obchodzi? Ja pani nie odpowiem. Organ jest zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić sytuację. Dlaczego ta sprawa nie może być załatwiona? Jakie przepisy prawa o tym stanowią? Co w takim razie jeszcze w tej sprawie można zrobić? Ale nie można odpowiedzieć bezczelnie, że dalsza korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. To jest patologia, która została przeniesiona żywcem wraz z normami prawnymi z poprzedniego systemu, ale wraz z funkcjonariuszami tego państwa. Czyli tak dużo się musiało zmienić, czyli nazwane to zostało zmianą, odejściem od poprzedniego systemu, nazwanie III Rzeczpospolitą, żeby Polska Rzeczpospolita Ludowa mogła trwać najlepsze. I te pewne przekonania tych ludzi, te patologie, które się nauczyli, które zaczęli traktować jako coś normalnego, coś oczywistego, one się utrwały. To nie trwało rok, to nie trwało dwa, to nie trwało 10 lat. 45 lat wypaczeń, całkowitego odejścia od prawa, od dobra, od moralności skutkowało tym, że te wszystkie negatywne cechy tamtego systemu przeszły bardzo łagodnie, bardzo swobodnie razem z tymi ludźmi do nowego systemu. A jaki tamten system był? Też chciałbym się posłużyć przykładem. Ludzie z awansu społecznego, różnego rodzaju wytwierzeńcy, jak ich wtedy po sowiecku nazywano, bardzo szybko dostawali stopnie pułkowników, stawali się prawnikami z awansu po jakichś przyuczeniach, po jakichś kursach w stylu sowieckim i następnie kształtowali i doktrynę, i praktykę prawną. Jeden z nich, Moshe Muszkat, pułkownik z nowego naboru, uznał na Zgromadzeniu Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Ludowej, że sąd musi zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię, czyli sam przepis sobie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze opisać, jak ma być stosowany. I jeśli dobro demokracji ludowej nie będzie zachowane, a jest naczelnym nakazem, to przepis, który temu warunkowi nie odpowiada, nie może być stosowany. Czyli mamy prawo, które możemy swobodnie odrzucić, bo nadrzędnym dobrem jest demokracja ludowa. Co to za pojęcie demokracja ludowa? Ono nic nie znaczy. To jest pustosłowie. To jest po prostu interes komunistów. Co więcej, on uznał, że podział na prokuratora, który ma przygotować akt oskarżenia, czyli zgromadzić dowody, podział na adwokata, którego rolą jest bronić oskarżonego, wyszukiwać w rozumowaniu w dokumentacji, którą przygotował prokurator lub tego typu rzeczy, które będą świadczyły na dobro jego klienta, żeby go wybronić, i podział na sędziego, który musi wydać wyrok, nie istnieje, zanika. Także pułkownik Muszka uznał, że zadaniem adwokata od tej pory nie będzie obrona oskarżonego przed karą. W ludowym wymiarze sprawiedliwości adwokat ma stać się obok sądu i prokuratury trzecim organem, którego zadaniem jest wykrycie przestępcy, choćby to był jego własny klient. Adwokat ma się stać pomocniczym funkcjonariuszem policji śledczej. Czyli adwokat, prokurator i sędzia mają współdziałać w celu wskazania osoby oskarżonej. W tym momencie kwestia winy, kwestia dowodów znika. To nie jest potrzebne. Adwokat ma pomagać prokuratorowi po to, żeby sędzia mógł skazać, żeby sędzia miał ku temu nawet nieprawdziwe, sfałszowane podstawy. I teraz ludzie z taką mentalnością, wtedy wychowani, zaczęli wychowywać następnych, bo to wyrasta następne pokolenie. I później następne. I po roku 89 w systemie prawnym mamy bardzo ideowych ludzi. Mamy wybitnych prawników, ludzi dobrej woli, którzy chcą zmian. I całą masę, bo oni są w olbrzymiej większości, bo im jest dobrze. Co więcej, oni zyskują na tych zmianach, bo III Rzeczpospolita uwalnia ich z tego korsetu politycznego. Już nie partia nimi rządzi, ale korporacje, czyli świat zamknięty, swój własny. Jacy prawnicy, tacy sami jak my, którzy wyrośli w takim samym systemie, że mają to samo na sumieniu, więc sami będziemy oceniać, sami będziemy się rządzić tym, co dla nas jest korzystne, co jest wygodne, natomiast cała reszta nie ma żadnego znaczenia.
I dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że na 30-lecie Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński urządza uroczystą biesiadę, tak to można nazwać, za pieniądze samorządowe w Gdańsku, bo nie dostał środków, które chciał uzyskać na ten cel z budżetu. Ma bodajże był 1 000 000 złotych na wystawną kolację, ale dał na to prezydent Gdańska plus jakieś inne tak zwane czynniki społeczne. I on powiedział coś bardzo znamiennego, że w ten sposób, rządzając tą uroczystą kolacją biesiadę, chcę wspomnieć nieocenioną rolę polskich sądów w ostatnich 30 latach. Czyli sądów, także z epoki PRL, czyli nie ma żadnych zmian. Sądy PRL-owskie i sądy III Rzeczpospolitej są stawiane na równi. Przez kogo? Przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie jakiegoś sądu rejonowego, gdzie sędzia może się pomylić, może nie wiedzieć, może pewnych rzeczy nie rozumieć. Rozumie. Andrzej Rzepliński nie jest pierwszym lepszym prawnikiem za przeproszeniem. On bardzo dużo wie. Napisał bardzo wiele wartościowych prac w okresie także stalinowskim, o represyjnym prawie. Gdzie to się wszystko podziało? Dlaczego on nie rozumie, tak jak kiedyś pisząc tamte rzeczy, że to było zło, jeśli uważa, że nieoceniona rola sądów, także z epoki poprzedniej, Polski Ludowej, stawiana na równi z sądami III Rzeczpospolitej, to zanika to poczucie rozdziału, czyli uznanie ciągłości. Profesora Wałętowska, która była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich instytucji powołanej przez Wojciecha Jaruzelskiego w końcu lat 80. napisała w jednym z partyjnych tygodników organów Komitetu Centralnego PZPR, nieformalnym organem, że podstawowym zadaniem sądów konstytucyjnych jest ochrona mniejszości przeciwko działaniom większości politycznej. Trzeba się w to słuchać. Co to znaczy ochrona mniejszości przed większością? Czyli mamy wybory. Wygrywa jakaś partia, czy koalicja jakichś partii, która uzyskuje większość. Jeśli ma tą większość, ustanawia prawo. Zaczyna to prawo wdrażać w życie. Przyjmuje ustawę i tę ustawę realizuje. One się nie podobają wszystkim. To jest tak, że tu większość czegoś chce, ale mniejszość mówi nie. Jakie jest jej stanowisko? Takie, że ma być szczególna ochrona mniejszości przed, przeciwko działaniom większości politycznej. Czyli tak naprawdę większość polityczna nie powinna mieć nic do powiedzenia. Czyli podstawowa zasada demokracji, że większość o czymś decyduje, a nie mniejszość, jest to całkowicie odrzucone. Czyli mają być rządy mniejszości, bo jeśli mamy ich szczególnie chronić, to większość nie może być szczególnie chroniona i nie ma szczególnych praw i nie może narzucać reszcie. A nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą chcieli tego samego, tak samo i w takim samym zakresie. Czyli większość nie może nic zrobić, a mniejszość będzie mogła wszystko. I te patologie tego systemu, takiego rozumowania mamy na Zachodzie. Rządy różnego rodzaju mniejszości. Większość się musi podporządkować, dlatego że mniejszość, nawet znikoma, ma też swoje prawa, ale nie równo z tą większością, tylko większą. Jest pod szczególną ochroną. Nie chcemy, bo nie. I wy nic nie możecie nam zrobić. Te patologie zostały przeniesione. One zostały w jakimś stopniu teraz zatrzymane. Nowa władza, która jest od 2 lat, próbuje niewiele tak naprawdę w stosunku do potrzeb zrobić. Ale nawet tego się nie udaje. Do konfliktu doszło nie między opozycją a władzą, tylko między dwoma ośrodkami władzy politycznej, wywodzącej się z tego samego ugrupowania, czyli między rządem i większością sejmową, która jest zapleczem tego rządu, a prezydentem państwa. Co z tego będzie? Zobaczymy. Dopiero w ostatnich dniach 22:35 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej III RP. Naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże dla ojca i szczęść Boże dla gościa. Kto jest z nami? Skąd? Marek z Błonia dzwoni. Prosimy. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, dziękuję gościowi za... włączyłem radio i po prostu za nie mówiłem. Gratuluję wspaniałej polszczyzny, pięknego języka, wiedzy, spokoju i erudycji, z jaką pan to wypowiada. To są słowa, które uderzają w sam środek serca, ale tak pozytywnie uderzają. Prawdą,
No coś wspaniałego, słucham i miałem zadać kilka pytań. Po prostu Pan mówi, to co ja miałem zadać, Pan już tylko to porusza te tematy. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Wiele szlaków. Bardzo wiele osób znam, bardzo dobrze wykształconych, jak lekarzy, biznesmenów, osoby, które naprawdę mają coś w głowie, można powiedzieć, tak? I po decyzji pana prezydenta, po tej decyzji, te osoby płakały. Nie wstydziłem się tego powiedzieć. Naprawdę wiele z tych osób płakało, a ja za nim mówiłem i wyłączyłem telewizor i przez trzy dni nie mogłem włączyć telewizora, bo byłem w takiej wielkiej traumie. To, co zrobił pan prezydent, stawia osoby spotkane. Jest wielki znak zapytania, skąd ten człowiek pochodzi, naprawdę. Czy znowu pan Kaczyński i Jarosław nie ma szczęścia, żeby postawić na właściwą osobę? Popatrzmy, ile osób go zdradziło. Ile osób? Jeżeli prawnik, tak dobrze wykształcony, który wychował się, jak to się przy boku pana Lecha Kaczyńskiego, sam wielokrotnie to mówił, może zrobić tak potworną rzecz, czyli zawetować reformy, które odcinają praktycznie postkomunizm i te mafijne struktury, prawda, od decydowania o najważniejszych rzeczach, które unieważniają ich decyzje, sprawiające, że przestępcy są uniewinniani, a osoby niewinne są skazywane, no to, jakie może być wytłumaczenie dla człowieka, za którego pani premier Szydło tak bardzo walczyła, za którego się modliliśmy, prawda? Gdzie można szukać przyczyn wytłumaczenia dla tych poczynań pana prezydenta? To jest straszne, to jest żenujące i straszne. Jedno pytanie mam, znaczy jeszcze chciałem stwierdzić jedną rzecz. Każda osoba, która była w jakimkolwiek sądzie, czy cywilnym, czy gospodarczym, prawda? Myślę, że każda miała możliwość zaobserwować, jaka jest buta, arogancja w stosunku do każdego, czy do świadka, czy do oskarżonego, czy nawet do prawników, którzy reprezentują poszczególne osoby. Ta buta i arogancja i chamstwo sędziów niewyobrażalne. Jest niewyobrażalne naprawdę. Ja tego doświadczyłem, będąc świadkiem tylko. A byłem traktowany i pomiatany po prostu jak najgorsza osoba po prostu. Tego się nie da wytrzymać, nie da się opisać tego. Myślę, że pan prezydent Duda, ja na niego nie będę głosował. Zobaczymy, jaką zrobi reformę i co zaproponuje, ale ten człowiek stracił. On nie może być kandydatem prawicy, ludzi, którzy posiadają honor. My posiadamy honor. Pan prezydent w tym momencie stracił honor. Jeszcze jedna rzecz, potwierdzająca pana słowa, panie redaktorze. Jedna rzecz, że pan prezydent powinien też odpisywać na list. Tak, na to, powiedział pan te słowa. Każdy urzędnik ma obowiązek odpisywania na listy. Ale pan prezydent przez wiele miesięcy zapomniał o tym. Otoczył się ludźmi, których nie wiem skąd ich wziął. Tak popatrzmy sobie powolutku i popatrzmy, kto jest koło pana prezydenta. I co oni robią, jak się odzywają. Ja polecam pani premier Szydło. Pana gościa właśnie tutaj w Radio Maryja, jako rzecznika rządu. Myślę, że byłby pan idealną osobą, cudowną, której żaden dziennikarz by nie mógł zakasować czy podważyć tego, co pan mówi. Po prostu ma pan dar mówienia cudowne. Gratuluję, błogosławię pana i całe Radio Maryja i szczęść wam Boże. Bóg zapłać serdecznie. Polska się nie daje, naprawdę. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za ten głos, za wypowiedź dotyczącą tej sytuacji obecnej, tego co się dzieje, co się właściwie stało. Nie wiemy, co się będzie działo. Niestety nie znamy, jakie są prawdziwe kulisy wszystkich tych wydarzeń. Dlaczego tak się dzieje, że dwa ośrodki władzy wywodzące się z tego samego ugrupowania nie doszły wcześniej do jakiegoś porozumienia, nie doszły do takiego uzgodnienia stanowisk, żeby na zewnątrz
potrafić przeprowadzić reformę, która jest oczekiwana przez ponad 80% społeczeństwa. To nie jest jakaś liczba przypadkowa, że jakaś grupa, nawet znaczna obywateli czegoś chce. Ponad 80% to jest praktycznie wszyscy, bo poza tym pozostają osoby nieświadome, niezainteresowane, na którym na niczym nie zależy. To są te zainteresowane, to są te świadome. I w tych 80%, którzy popierają zmiany, reformę sądownictwa, są przede wszystkim ci, którzy są pokrzywdzeni, albo mają poczucie krzywdy. Jeśli nawet nie są pokrzywdzeni obiektywnie, to mają poczucie krzywdy, dlatego że nikt tego nie wyjaśni. Dlatego, że właśnie na salach sądowych spotykają się z butą, z arogancją. Człowiek nie może uzyskać pewnych wyjaśnień. Ja sam byłem świadkiem takiej sceny, że coś się na sali sądowej działo, gdy sędzia zamknął rozprawę. Pół minuty wcześniej ludzie wychodzili i ktoś chciał coś zapytać. Został potraktowany jak śmieć. To już nie teraz, bo rozprawa została zamknięta. A to chodziło o drobną sprawę techniczną. Gdyby sędzia odpowiedział trzema czterema wyrazami, to człowiek uzyskał ponad miałby wiedzę, co jeszcze teraz może zrobić w takiej sprawie. Odrobina życzliwości, nic więcej. A tu nie, bo nie. I takie, tego typu przypadki, które świadczą o tym, że jest kasta ludzi, która się za nadzwyczajną, powoduje, że obywatele są rozżaleni, że mają żal do prezydenta. Nie ma ustaw, które byłyby przyjęte po roku 89, bo ten okres oceniamy, w takim trybie i w takiej postaci, że nikt by się nie mógł do tych ustaw przyczepić, że nie byłoby uchybień, nie byłoby sprzeczności, nie byłoby rażących odstępstw tego, co powinno być. Wszystkie ustawy są w jakiś sposób łomne. Ja przez 10 lat pracowałem jako urzędnik państwowy na kierowniczym stanowisku w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 1992 roku. Ustawa, na podstawie której pracowaliśmy, została przyjęta rok wcześniej, w 1991 roku. Przez 10 lat sprawowania funkcji w tym urzędzie ta ustawa została bodajże 20, chyba 2 czy 3 razy znowelizowana. Czyli cały czas były braki i te braki nie załatwiane były załatwiane w ten sposób, że zróbmy raz wszystko porządnie. Skoro w praktyce się okazało po miesiącach czy pierwszych kilku latach funkcjonowania, że ta ustawa jest ułomna, że ma rażące braki, że pewne sprawy są niewyjaśnione, później to trafia do sądu, to się ciągnie latami, można to poprawić, można przyjąć nową, jednolitą ustawę, która wszystkie te braki usunie. Nie, to jest poprawki, to są tylko poprawki, czyli mamy stare spodnie, które pękają, które się rozłażą, a my naszywamy łaty, łatę na łatę. Kolej. Nie ma już czego do czego przyszywać, to wszystko ma funkcjonować. Hipokryzja. To musi być załatwione inaczej, ale w tym...